tygodniu jesteśmy w jednym z najpiękniejszych, ale i najbardziej znanych zakątków Austrii, w środku zimy. Ostatnio Wam się bardzo podobało, jak zabraliśmy Was do Sulden, więc dzisiaj kontynuujemy nasze zwiedzanie przepięknej Austrii. Dzisiaj będziemy odkrywać jedną z najpiękniejszych wiosek na całej ziemi, a na pewno jedną z najbardziej znanych. I jest ona tam. I przyjeżdża tutaj ponad 1 000 000 turystów rocznie, z czego większość to dzienni turyści i Azjaci. I ludzie próbujący zrobić sobie zdjęcie w jednym miejscu. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj to wszystko zobaczyć, czy gra jest warta świeczki, zabrać Was tam, poopowiadać Wam trochę i może zainspirować, żeby odwiedzić. Albo i powiedzieć, że nie warto. Jeśli jeszcze nas nie znasz, jesteśmy Krystian i Justyna i podróżujemy razem z naszą córką własnoręcznie przerobionym crafterem. Subskrybuj po więcej podróżniczych treści, zostaw nam łapkę w górę, jeśli podobał Ci się ten film i życzymy Ci miłego oglądania. Jesteś podróżnikiem. Robię podgląd do okolicy. Wreszcie jest kawa w wannie. Normalnie tak mi tego brakowało. Jest mroźno, fajnie, można sobie pomielić. Pięknie. W jednym kubku jest oczywiście zawsze trochę więcej, bo mi się tak nalewa. No i zawsze jest pytanie, kto go dostanie. Pewnie, że ja dostaję, to sam. No Belka, co ty mówiłaś? Czy czego byś chciała już koniec? Wakacje od śniegu, bo chciałabym, żeby było ciepło. Powiem ci, że słabo, bo jest luty. Ale ładne serduszko. Słuchajcie, porada dla rodziców, jak jeździecie w podróż we Flying Tigers. Wiem, że można online kupować w Polsce i w niektórych miastach większych są sklepy. Można świetne rzeczy pokupować. My na przykład kupiliśmy teraz masę rzeczy do robienia samolotów i ozdabiania i puszczania, serduszka do dekorowania, balony do dmuchania. Naprawdę mają tam fajny wybór. Także zawsze... Ale balony nadmuchaliśmy. Wszystkie już są nadmuchane? Tak. Idę się rozejrzeć po okolicy, zrobić obchód dzielni. Tutaj jest gdzie morsować. Podobno stąd jest widok na Hallstatt. Chodźcie, idziecie ze mną. Jest tutaj przepięknie. Toalety i prysznic niestety są zamknięte, w sezonie są otwarte. Ale czy to nie jest wymarzona lokalizacja do morsowania? Tutaj są takie płytkie zejście, jeziorko wtulone w góry, widok na Hallstatt. No jest przepięknie. Idę namówić Krystiana. Jest tutaj też plac zabaw dla dzieci. No super, super, super. Co, myjemy zęby, idziemy? No, w kurtce i w czapce. W czapce tak, bez kurtki. Sam nie wiem. Podobno nie wolno się spocić. I będziemy zaraz morsować, a ja już jestem spocony, ale to ze stresu, bo się nie ruszałem. Chcę ze szczęścia i nie spodziewałam się, że ja wam to będę mówić. Osoba, której się tęskni za słoneczki. Ale to są takie wspaniałe doświadczenia. Palce mi zamarzły u duchy. Szybko do pana. Poszliśmy po lodzie. I jesteśmy już po morsowaniu. Powiem wam, że dzisiaj nie było to takie łatwe. Do momentu, aż zacząłem się rozgrzewać. Jak już byłem rozgrzany, to już było ok. To już wtedy po prostu się idzie i jest fajne. A
uczucie pomorsowania jest niesamowite, naprawdę. Chciałem wam pokazać, jak tutaj staliśmy. Tu jest taki wielki parking. Płaci się za niego za dobę 12 euro, a za kampera jest podwójna cena, czyli 24 euro. Przynajmniej tak jest napisane, tak my zapłaciliśmy. Ale z tego, co widzieliśmy na Park for Night, ludzie po prostu płacili 12 euro tymi mniejszymi samochodami i sobie zostają tutaj na noc. Tutaj jest w lecie taka na polanka, tam są prysznice i tutaj można się kąpać, także to jest super i myślę, że bardzo, bardzo pełne w lecie. No ale w zimie, jak widzicie, jesteśmy tutaj jedynym samochodem. A ten parking jest usytuowany po drugiej stronie jeziora Hallstättersee. W linii prostej to jest około 3 km. Widać to miasteczko od razu stąd. Teraz robimy szybko jeszcze obiad dzisiaj z gotowców, ale jak będziecie w Austrii, to jest takie typowe danie, nazywa się Käsespätzle. To są takie jajeczne nudle. I do tego dodaje się Bergkäse, to jest serek górski, taki śmierdziuch z Tyrolu i właśnie je się robi z tym serem i jeszcze do tego daje się trochę emmentaleru i na górę szczypiorek, do tego sałatka z olejem z pestek dyni i jest obiad gotowy, dosłownie 20 minut, także robimy. I ostatnia rzecz, jak będziecie w Austrii, koniecznie kupcie sobie olej z pestek dyni, to jest po prostu pyszna rzecz, on jest czarny jak smoła, ale jest tak wspaniały, jest zdrowy, pyszny i właśnie do tych Käsespätzle serwuje się zazwyczaj taką zieloną sałatę z olejem z pestek dyni. Na obiad! Fenomenalny. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma jQuery i mega się cieszę na tą kooperację. jQuery wypuściło nowy solar generator prądu. Jest to jQuery Explora 1500 Pro, nowa wersja, która będzie sprzedawana od 16 lutego już w Polsce. My już mieliśmy jeden generator prądu od firmy jQuery i byliśmy mega zadowoleni. To jest nowa, ulepszona wersja i to jest urządzenie, które zmieniło nasze zimowe życie vanlife'owe. No i tak to wygląda życie w vanie w zimie. Nie ma słońca, naprawdę muszę siedzieć tutaj, żeby było widać w ogóle. No jak nie mamy słońca, to nie mamy prądu. No i już tutaj sobie przygotowałem nawet kabel od prostownika, który jest podłączony do tych akumulatorów. No i tak jak rankami wstajemy, jak ogrzewanie chodzi przez cały czas, to nie mamy prądu po prostu. I muszę sobie podłączyć. Po pierwsze, ja bardzo często pracuję z tego vana, no i tam potrzebuję prądu na monitor i na komputer. Rzeczy, które żrą ten prąd. No i do tego jeszcze chodzi ogrzewanie, lodówka i inne wszystkie rzeczy. I przy naszych słabych akumulatorach dochodzimy do tego momentu, kiedy po prostu nie mamy prądu. Ale co nowego tutaj mamy? Po pierwsze, 200-watowy panel solarny, który można podłączyć do tego. To jest jeden panel, który ładuje tą baterię w 2 godziny ze słońca i tak samo jak go podłączymy do gniazdka, to też się załaduje w 2 godziny, czyli mega szybko się ładuje. Po drugie, jQuery postawiło tutaj na bezpieczeństwo. Jest 12 różnych zabezpieczeń, które chronią to urządzenie i chronią nas tym samym. jQuery zaczyna sprzedawać ten generator w Polsce od 16 lutego do 23 lutego, czyli przez tydzień macie szansę kupić go o 100 euro taniej. Linki, wszystkie informacje zostawiamy pod spodem. Naprawdę polecamy z całego serca. Ja go zabieram, już go nie oddaję. I jQuery, dzięki za wspieranie naszych marzeń i za super produkty. Trochę się nam ściągnęło, jest godzina 15 i teraz wyjeżdżamy do Hallstatt. W ogóle okazało się, że stąd, z tego parkingu odjeżdża autobus i pomyśleliśmy, że to fajna wycieczka będzie dla małej i też nie będziemy się vanem tam pchali. Tam jest tak naprawdę, wczoraj widzieliśmy przejeżdżając parking dla kamperów i vanów, tylko przeznaczony, ale nie wiemy, jak dużo jest tam ludzi i czy będzie tak pełno. Więc jedziemy sobie autobusem i odjeżdża za 20 minut stąd. Dobra, panik. Jedziemy do Hallstatt. Dobra, jedziemy. Tam jest van. Jakie wygodne z autobusy. Ile kosztowało? 5,80. Za nas są trójkę. Można u kierowcy, można kartą zapłacić u kierowcy i można sobie online kupić. Bardzo w ogóle nie poznają. Hallstatt tutaj w ogóle jest znane z tego, że znajduje się w tej krainie soli, Salzkammergut, i ten rejon słynął właśnie z wydobywania soli, z kopalni soli. I w Hallstatt jest jedna z najstarszych na świecie kopalni soli, do której dalej można wejść. 7000 lat temu już tam wydobywano sól. I to była podstawa, ichniejsza podstawa przychodu potęgi Habsburgów.
Chyba nie ma piękniejszego miejsca niż tutaj. Jestem panoramą wam opowiedzieć o tym miejscu. Słuchajcie, mam tutaj zanocowane. Miasteczko samo ma niespełna 800 mieszkańców. To jest malutkie miasteczko. Ja pochodzę z wioski, która miała 1000 i to była mini wioska za rzeczy. A to miasteczko ma jeszcze mniej, a rocznie przyjeżdża tutaj ponad 1 000 000 turystów. I większość turystów to są azjatyccy turyści. A dlaczego? Zaraz wam to wszystko opowiemy. A jeszcze musieli w ogóle tutaj limity powprowadzać. Ludzie zaczynają być oburzeni i ci, którzy tutaj mieszkają, mówią, że to jest męczarnia. Ale zaczęto wprowadzać limity, bo autobusy, które tutaj wjeżdżają, tutaj 50 tysięcy autobusów rocznie przyjeżdża. Możecie sobie wyobrazić te masy. I po prostu to jest problem tutaj na tych małych uliczkach. To są małe, wąskie uliczki i te autobusy, to się korkuje tutaj wszystko, plus jeszcze samochody. I dlatego to wszystko zaczyna przerastać możliwości tego miejsca. To, jak to się stało popularne. Sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a... I co robimy zaraz po wejściu do miasteczka? Na nie przeszliśmy 3 drzwi dalej. Już jesteśmy w kawiarni. Słuchajcie, pierniki to jest znana rzecz stąd i muszę wam powiedzieć, że cenowo spodziewałam się wyższych cen. Zapłaciliśmy za taką drożdżówę z orzechami, pączka, który jest pełen marmolady i ciacho 8 euro. Normalne ceny jak w Wiedniu. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. 'Cause when you're around I know it's true, the way you make me feel. Wiecie, że te piękne drewniane domki, te zdobienia, te serduszka, to wszystko jest z XVI wieku. Robi to niesamowite wrażenie. Ale muszę przyznać, że te takie kramy przypominają mi trochę krupówki i dużo takiego dziadostwa turystycznego sprzedawane przy tych pięknych domkach. Aczkolwiek mimo wszystko bardzo mi się podoba. Jest, nie jest aż tak dużo ludzi, jak myślałam, że będzie. Także przyjechać poza sezonem, myślę, że da się odczuć tą atmosferę tego miasteczka, bo od wielu osób słyszałam, że niestety jak się jest tutaj w sezonie, to przez to, że się idzie z tą falą tłumów, niestety nie da się poczuć, jak to tutaj jest. Ten widok przyjeżdża ponad 1 000 000 osób rocznie i większość z nich to są Azjaci, dlatego że w Chinach, słuchajcie, w 2012 roku potajemnie odbudowano to miasto 1:1 w wielkości. Poważnie tutaj w tajemnicy przyjeżdżali architekci i specjaliści od budowy, budowlańcy, którzy robili szkice w hotelach, zostawali tutaj i faktycznie w Chinach, w południowej prowincji, miasteczko odbudowane na wzór Hallstatt, wydali 940 milionów chyba dolarów na to, żeby to miasteczko postawić. To jedna firma to sfinansowała i to są prywatne budynki, które ludzie sobie mogli kupić i w nich zamieszkać. To tutaj teraz Chińczycy przyjeżdżają, żeby zobaczyć, czy to faktycznie w realu, w rzeczywistości tak wygląda, jak wyglądało to w Chinach. Także ja już właśnie jak byłam w Chinach, i na mojej wymianie wtedy ze szkoły i mówiliśmy, że jesteśmy z Austrii, to większość Chińczyków, o, Austria to nie pierwsze było tam, gdzie Wiedeń, tylko tam, gdzie jest właśnie Hallstatt. A w ogóle wiecie, jak to wyszło? Potajemnie, bo jeden z architektów, który pracował nad tym planem i szkicem Hallstattu w Chinach, zostawił swoje szkice i rok przed tym, jak miało zostać wielkie otwarcie, bo oni chcieli ogłosić ten Hallstatt, że go wybudowali już po otwarciu, no to wtedy wyszło na jaw. To nie zmienia faktu, że przyciąga to tutaj tłumy turystów i ludzie po prostu nie do końca są z tego zadowoleni. Miasteczko nie ma takich sił przerobowych. Teraz ogólnie się śmieją tutaj ludzie, że w restauracjach sprzedaje się więcej makaronu ryżowego niż typowego Kaiserschmarrn czy Kaiserspätzle, które dzisiaj robiliśmy. No, także long story short,
trudności powoli zaczyna to przeszkadzać, bo też i wiecie, azjatyccy turyści mają zupełnie inną kulturę tego, jak podróżują i oni, wiecie, z telefonami, ze zdjęciami wchodzą wszędzie, w okna i tak dalej i nie ma prywatności. I faktycznie ludzie tutaj w wywiadach pojawiały się artykuły, gdzie ludzie zbulwersowani opowiadali o tym, że właśnie nie fajnie, że ludzie tak w ich prywatną sferę zaglądają, że gdyby nie odgrodzili, to nie mieliby swojego ogródka. No także no, z tą turystyką, poza tym, że bardzo dużo pieniędzy tu przyszło, to też przyszło zatracenie trochę tej duszy tego miasteczka. Ludzie, którzy tutaj mieszkają, nie mogą się cieszyć tym, tak jakby się cieszyli, gdyby to nie było aż tak popularne. Się nagadałam wam. Ale to jest też temat, który mnie bardzo interesuje, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja studiowałam język chiński, mieszkałam w Chinach i jest to coś dla mnie takiego fascynującego. Naprawdę, bardzo, bardzo fajna wycieczka i super połączenie tym autobusem. Teraz zapłaciliśmy 5 euro za powrót, bo u kierowcy było taniej. Dlaczego? Ale nasz van tutaj stoi, my teraz się będziemy relaksować i będziemy sobie tą naszą wieczorną rutynę zaczynać. Także widzimy się z wami już za chwilę, w sensie, że rano. Dla was parę minut, dla nas cała piękna wyspa na noc. Spaliśmy tutaj jak królowie ponad 9 godzin, dosłownie o 9 wczoraj padliśmy, ale o 8 rano, słuchajcie, tutaj wjechała polska grupa autobusem, głośniki wyjechały, rozgrzewka. Dzieci chyba przyjechały na obóz tutaj w te rejony i jechali na narty i robili rano rozgrzewę, także się obudziliśmy. Ale i tak, słuchajcie, spaliśmy 9,5 godziny wystarczająco. Teraz idziemy jeszcze za nowelką na plac zabaw, powiedzieć papa temu pięknemu jeziorku i śmigamy na termy. Termy, które są zewnętrzne z widokiem na góry. 40 stopni ma woda na zewnątrz i to jest ta solankowa woda, bo jesteśmy przecież w krainie soli. Także plan na dzisiaj jest zajefajny i zabieramy was oczywiście z nami. Fajnie. 15 minut jeszcze. To bardzo bliziutko. 15 minut. Słuchajcie, jechaliśmy przez Koppen Pass. W ogóle się nie spodziewaliśmy takich widoków i było 23% nachylenia. Mówimy, że mamy ogromne szczęście, bo my jeszcze się nie dorobiliśmy łańcuchów do tego vana. Ten van był letni, a dopiero od jakichś paru miesięcy robi się z niego van zimowy. I powiem wam, że tutaj było takie przewyższenie, że naprawdę... Nie jechaliśmy jeszcze. Jechałeś już takim? Nie. Dojechaliśmy. Słuchajcie, jakie tutaj są widoki. Widać Dachstein i to jest... ma... Te termy mają zewnętrzne baseny, w których woda ma 33 stopnie i to są baseny solankowe. Nie do końca wiemy, czy będziemy mogli zabrać was na baseny ze sobą i coś tam nagrywać, ale jak mogliśmy, to czekajcie do końca, nie wyłączajcie jeszcze, tylko zobaczycie jakieś ładne przebitki nagrane telefonem zaraz. A my mówimy wam cześć! I trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień o 9, tak jak zawsze. Tak, do zobaczenia! Cześć! Dziękujemy naszym patronom za wsparcie, a jak chcecie dołączyć do grona naszych patronów, to link jest na dole. Jeśli macie jakieś propozycje jeszcze, gdzie byście chcieli, żebyśmy w Austrii pojechali i was zebrali, napiszcie. A jak wy nie napiszecie, to my już sami coś też wymyślimy. Myślimy. Cześć! Cześć.